tej po czekoladzie zjemy, czy nie? Nie, ty rąska starczy. Tak? Dronami pod głowę, kurde, Mavica, krzyk, kurde, na miocie, pół metra na pół, z chlebem pomiędzy nogami, kurde, torby sprzętu za. Ja pierdzielę, ty, to nie był dobry pomysł, wiesz, z namiotem. Ty, wszystko człowiek przeżyje jak później, kurde. Znaczy, nie no. Ale się czuję rzeczywiście jak w piecu, kurde. Ale wiem się, jak tutaj będzie rano śmierdzieć, kurde. To będzie hardkorowo śmierdzieć, ty. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless. Thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless. Betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen. The scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Wczoraj dojechaliśmy do Eilatu o godzinie 2 w nocy. Rozbiliśmy namiot, zjedliśmy, już była trzecia. Daniel zrąbany legł dalej się spać. Teraz mamy godzinę po 13 dziś. Idę się przejść na miasto, zobaczyć jak te ludzie żyją. Daniel śpi, a ja idę, może spróbuję te koralowce trochę nakręcić gdzieś tam pod wodą, bo tutaj na tej plaży, gdzie jest wejście, już się zaczyna strefa koralowa, także już pierwsze jakieś takie wybrzuszenia koralowe już będzie widać, także spróbuję to nakręcić. Idę sobie połazić trochę po mieście. Pan sobie gra. Tu mamy Sushi Beach. Mamy temperaturę jakoś tak około 20 stopni. Nie ma tego słońca, natomiast czuć, że jest ciepło. Mamy grudzień, przypomnę, w zasadzie połowę grudnia. Jest kamień, w którym się już powoli tworzy rafa kolorowa. Taki zaczątek jest dopiero. Dzisiaj niestety mam już ostatni dzień. To znaczy mamy ostatni dzień już. Jesteśmy dokładnie za 2 godziny. Będziemy wybierać się już na samolot i wracać do Polski. Najgorsze, co na lotnisku jest teraz w tą stronę, to te wszystkie bramki bezpieczeństwa ze strony izraelskiej. Odbywa się to bardzo skrupulatnie. Czasami trzeba wyciągać wszystkie rzeczy z toreb, z plecaków. Czasami trzeba palać komputery, nośniki, karty pamięci, pokazywać, co się nagrało, co się sfilmowało. No i to jest takie dosyć czasochłonne w zasadzie. No my nic nie mamy tam do ukrycia. Wyobraźcie sobie miejsce, gdzie
Nie ma krzyków, nie ma hałasu. W nocy nie ma dyskotek, nie ma pijaństwa, a wokół masz plażę, morze masz czyste, woda jest przejrzysta. Kiedy wypływasz trochę dalej, to zaczyna się rafa kolorowa, czyli jest co oglądać, jeżeli chodzi o maskę. Wyobraź sobie miejsce, gdzie nie masz opłat za rozstawienie namiotu, dlatego że pole namiotowe jest w zasadzie za darmo. Kiedy wchodzisz do swojego namiotu, masz w środku Wi-Fi. I tymi słowami mogę opisać takie właśnie miejsce, jakim jest Eliat. Na każdym miejscu jesteśmy sprawdzani pod kątem bezpieczeństwa. Kiedy wchodzisz do jakichś większych budynków, jakichś centrów handlowych, oczywiście twoje bagaże są sprawdzane pod kątem ładunków wybuchowych. Także takim miejscem jest Eilat. Także ja sobie idę, jestem wyluzowany totalnie. Niestety, ale są minusy takich rzeczy. Minusem jest chociażby to, że na każdym kroku jesteś zaczepiany przez ludzi, którzy chcą wyciągnąć od ciebie pieniądze na jakieś tam podróże, wycieczki. Chcą wyciągnąć od ciebie pieniądze na taksówkę, na różne inne bzdety. Co najważniejsze, słuchajcie, to jest niesamowite, że mamy tutaj pole namiotowe, które jest całkowicie bezpłatne. Pole namiotowe, gdzie po prostu przyjeżdżasz, rozstawiasz sobie namiot i sobie po prostu śpisz. Za mną pojechał patrol. Patrol policji, który tutaj jeździ, to jest patrol typowo dla turystów. To nie jest taki patrol policji, który wyjeżdża sobie z posterunku, z komisariatu bądź z komendy, ale to jest typowy patrol przeznaczony do ochrony turystów, którzy tutaj obecnie przebywają za darmo na tym polu namiotowym i zobaczcie, co tu się dzieje. Dosłownie, jeżeli chodzi o przyczepy kempingowe, to możemy sobie policzyć je na palcach. To wszystko, co tu widzimy, to jest pole namiotowe, które jest za darmo. Mało tego, słuchajcie, możemy wybrać się teraz na pustynię, co też żeśmy uczynili wcześniej, i rozbić się na pustyni typowo po prostu za darmo, bez żadnych kosztów.